Eksperci Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan omówili projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów dotyczący nowelizacji ustawy podatku VAT. W związku z tym, iż jest to wstępny etap prac legislacyjnych nad ustawą, przepisy w dużej mierze są niedopracowane. Eksperci podkreślili, że zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów możemy spodziewać się w przyszłym roku, lecz efekt finalny może być zupełnie inny. W Polsce od początku VAT-u mamy ponad 20 momentów różnych powstania obowiązku podatkowego, które dotyczą szczególnych branż. I to części podatników pasuje, bo się przyzwyczaiła, części, szczególnie tych, którzy muszą zacząć się nauczyć tych wszystkich momentów, mniej pasuje. Tu, jak wiemy, dyrektywa zawiera troszkę bardziej, mniej szczegółową regulację powstawania obowiązku podatkowego, która wiąże powstanie obowiązku podatkowego ze znacznie mniejszą ilością przypadków. I tu jest zapowiedź tak naprawdę zmiany i dopasowania tak naprawdę obowiązków podatkowych w Polsce, czy zmiany mechanizmu powstawania obowiązku podatkowego w sposób bardziej zgodny z przepisami dyrektywy, tak naprawdę ściśle oparty na tych przepisach dyrektywy. Tutaj jakby trudno oceniać tą zmianę jako lepszą, gorszą, dlatego że to jest po prostu inny mechanizm. Tak? Natomiast musimy pamiętać o tym, że jednak nasi podatnicy od wielu lat żyją tymi szczególnymi momentami obowiązku podatkowego. Wszystkie systemy księgowe są dostosowane do tego obowiązku podatkowego. Andrzej Nikończyk, wiceprezes Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, podkreślił, że jeśli zmiana, jaką jest powstanie obowiązku podatkowego, wejdzie w życie, to większość podatników nie spełni oczekiwań ministra finansów, gdyż czas tej zmiany musi być skalkulowany. Podobną sytuację mieliśmy poprzednio ze stawkami, tak, gdzie jednak zmiana stawki 22 na 23 to jest znacznie mniejsza praca niż zmiana mechanizmu powstawania i zaliczania konkretnej faktury do konkretnej deklaracji. No, jest znacznie mniejsza, a i tak były z tym kłopoty ze względu na to, że ustawodawca zostawił nam dość mało czasu. I tu tak naprawdę jest ten sam nasz apel, tak, żeby tu przy takiej zmianie, jeśli będziemy się na nią decydować, Polska będzie szła w tym kierunku, to żeby zostawić trochę więcej czasu przedsiębiorcom, żeby się do tego dostosować. Kolejna zmiana dotyczy faktur elektronicznych. Projekt podkreśla, że jeśli faktura elektroniczna jest wystawiona zgodnie z zasadami, to ma takie samo znaczenie jak faktura na papierze. Jest to jakby bardzo silne podkreślenie, że ten element technologiczny jest, no, ma absolutnie już tutaj drugorzędne znaczenie. Ważny jest sam fakt, że jest to faktura wystawiona zgodnie z zasadami dotyczącymi wszystkich faktur elektronicznych i że jest ona wysłana, udostępniona drogą elektroniczną. Co prawda z drugiej strony nadal istnieją przepisy dotyczące przechowywania tych faktur elektronicznych, że nabywca musi zapewnić, prawda, że są to, że faktury te są w sposób jakby przechowywane, są niezmienione, zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści. Tak? Więc to, ten wymóg oczywiście nie znika, natomiast jest przerzucony na stronę nabywców. Więc to jest niewątpliwie jakby podkreślenie tego obecnego już tak naprawdę tej sytuacji, że nie możemy ograniczać w stosowaniu faktur elektronicznych tylko do poszczególnych przypadków zgodnych z wymogami technologicznymi, tylko to powinna być bardziej liberalna koncepcja. Eksperci Rady Podatkowej VAT PKPP Lewiatan uważają, że skonstruowanie tego projektu przez Ministerstwo Finansów to krok w dobrym kierunku, ale należy jeszcze dobrze dopracować szczegóły.